Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję ostatniego gadżetu od firmy Inline, która przyszła do mnie już w paczce jakiś czas temu. Sprzęt ten dość długo się testował. Jest to taka prosta karta USB od Inline'a. Powiedzmy, że prosta, ponieważ ma bardzo dużo funkcji, a jest to najtańszy model Inline'a. Kosztuje około 30 euro, z tego co pamiętam, więc nie jest to model jakiś super drogi. Dokładne ceny macie w opisie filmu. Między innymi jest to karta 7.1. Możemy podłączyć tutaj słuchawki, tak na dużym jacku, tak na małym jacku. Możemy także podłączyć głośniki od stereo aż do systemów 7.1. Mamy też wyjście optyczne oraz sterowniki. Tak więc bardzo ciekawy gadżet. Fajna propozycja dla osób szukających lepszej karty dźwiękowej do swojego komputera niż zintegrowana karta dźwiękowa. Zaczynamy recenzję, zapraszam. Wzmacniacz dźwięku Inline USB 2.0 Soundbox 7.1 to wiele możliwości w niewielkim pudełku. Dzięki oprogramowaniu firmy XIR możemy programowo emulować nawet dźwięk 7.1. Do samego urządzenia możemy podłączyć głośniki tak analogowo, jak i cyfrowo. Urządzenie obsługuje także słuchawki na dużym i małym jacku oraz mikrofony stereo. Na przednim panelu nie zabrakło podstawowych przycisków, chociażby do kontroli głośności systemowej. W zestawie znajdziemy instrukcję, płytę ze sterownikami oraz przewód USB, mini USB, dzięki któremu urządzenie jest i zasilane, i przekazuje dźwięk. W przypadku dźwięku 7.1 parametr dźwięku to 48 kHz przy 16 bitach, a w przypadku dźwięku stereo 96 kHz przy 24-bitowej jakości dźwięku. Stosunek sygnału do szumu to 90 dB. Dobra, zobaczcie samo urządzenie, mamy opakowanie takie dość proste. Z tyłu tutaj naprawdę sporo tych wszystkich parametrów, funkcji. W zestawie mamy instrukcje i drivery. Drivery są, więc można zarządzać tym dźwiękiem. Jest naprawdę fajne. Mamy users manual, tutaj chociażby chip jest podany i inne parametry. Opis wszystkich wejść, wyjść, jest tego naprawdę sporo. I właśnie oprogramowanie firmy XIR. Zasilanie i transfer dźwięku, czyli wszystko w jednym. Wystarczy podłączyć przez USB. Ten DAC wzmacniacz nie potrzebuje zewnętrznego zasilania, jak takie już mocniejsze urządzenia. No i z tyłu zobaczcie, co my tu mamy. Oczywiście USB zasilanie, dwa zestawy koaksjalne i TOSLINK, digital in i digital out, podłączenie głośników analogowych. Ja tutaj podłączałem i stereo, i 5.1, 7.1 nie miałem, po prostu jedną parę wtedy pomijamy. Wszystko da się tutaj podłączyć i wejście line in, bezpośrednie mini jack. Można podłączyć tutaj bezpośrednio praktycznie każde urządzenie. Z przodu mamy bardzo fajną rzecz, ponieważ osobne wejście na dużego jacka i na małego jacka. Tak więc nie musimy tutaj bawić się w przejściówki, mamy po prostu dwa osobne wejścia. No i wejście na mikrofon typu stereo. Czyli jak mamy mikrofon z jednym pinem, trzeba by sobie taki rozgałęźnik kupić, żeby to poprawnie działało. Mamy kontrolkę włączony, wyłączony i tutaj mamy wyłącznik mikrofonu. No i dwa przyciski ważne, mic mute i play mute, czyli wyłączenie całkowicie dźwięku, wyłączenie mikrofonu i ciszej głośniej. Przyciski, jak słyszycie, są dość głośne, przynajmniej te dwa głośniej ciszej. Te są trochę bardziej dyskretne, ale też je słychać. Od spodu mamy takie stópki, które tutaj za dużo nie dają, bo urządzenie i tak jeździ, bo jest lekkie. Tak więc ogólnie proste, dość ładne, no bo naprawdę bardzo proste. No tutaj nie ma co się zachwycać. Jest to normalny plastik, tworzywo, ale dość wysokiej jakości. Nie jest to żadna tandeta i przede wszystkim też się nie błyszczy. Więc to jest naprawdę duży plus. Tak więc możecie podłączyć tutaj praktycznie co chcecie i cyfrowo, i analogowo. I możecie słuchać i na słuchawkach z dużym jackiem, i na słuchawkach z małym jackiem. Za chwilkę zobaczycie też, jak wygląda ten cały program. No dobrze, macie tutaj dobry przykład, jak można tą kartę dźwiękową USB od Inline'a wykorzystać fajnie. Mam tu zestaw głośników 5.1 od firmy MSTech. Jest to LD1500. No i zestaw 5.1, więc tych kabelków troszeczkę tutaj wychodzi. Rozchodzi nam przejściówkami na mini jacki i te mini jacki właśnie tutaj, jakbyśmy mieli 7.1, to byśmy wtedy 4 gniazda sobie zapełnili. No więc tak widzicie, wszystko tutaj sobie działa jak najlepiej. No i w panelu też tutaj wszystko możemy sobie pokonfigurować. Thank you.
Dobrze, moi drodzy, czas podsumować. Powiem Wam, że jest to najtańszy model inline'a, ale całkiem dobra karta dźwiękowa na USB, która zapewnia całkiem przyzwoitą jakość dźwięku. Do tego możemy do niej podłączyć także mikrofon, głośniki, nawet do systemów 7.1. Jak widzieliście, głośniki 5.1 na tej karcie grały tutaj bardzo dobrze. Mamy wejście optyczne, co oczywiście też jest przydatne. No i po prostu całe urządzenie jest funkcjonalne. Regulacja głośności na panelu, wyciszenie mikrofonu, wyciszenie dźwięku, wejście na dużego jacka, na małego jacka. Po prostu opcji mamy tutaj mnóstwo i całość w tej cenie sprawdza się po prostu rewelacyjnie. Za tą cenę polecam, daję rekomendację tutaj spokojnie temu produktowi. Jest to jedna z lepszych kart dźwiękowych, jakie się u mnie w ogóle pojawiły. W tej cenie naprawdę atrakcyjny zakup. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego filmu. Jeśli Wam się podobał, możecie w tej chwili wesprzeć mój kanał. Dobry moment, aby kliknąć przycisk subskrybuj. Dziękuję wszystkim za subskrybowanie kanału, za to, że pomagacie powiększać grono widzów. Widzimy się w kolejnych filmach. Pozdrawiam Was, cześć!